Jak wam się podobał film FNAF? Chcę poczytać wasze opinie, więc nie bójcie się pisać waszych i pozytywnych, i negatywnych opinii. No i proszę nie rzucać się na osoby, które mają inną opinię niż wy. Będę bił, jak będzie trzeba. Nie chciałem się z tym omówieniem śpieszyć, ale dyskusja już teraz jest ogromna. Masa różnych opinii, rozmów, debat, teorii, a to wszystko z czasem zwolni, więc już teraz chcę posłuchać waszych świeżych przemyśleń o 5 koszmarnych nocach. Jeśli jeszcze w kinie nie byliście, to idźcie do kina, a potem przyjdźcie i pogadamy. Spoilery tutaj będą, no nie? Choć opinie są mieszane, to naprawdę mam nadzieję, że będziecie się bawili na tym filmie jak najlepiej, bo dla mnie było super. Jeśli na dzień premiery byliście na pokazie w Łodzi, w Multikinie o godzinie 15, to byliście świetni. Widziałem dużo osób, którzy mówili, że widownia zepsuła im oglądanie filmu, że było dużo małych dzieci, że ludzie memowali w irytujący sposób. U mnie tego nie było. I wiem, że wiele seansów było bardzo dobrych od strony widowni, a wiele bardzo złych. I właśnie w tym jest rzecz. Sam film był dobry, ale cały ten seans był niesamowitym doświadczeniem dla mnie. Jak siedziałem w tej sali pełnej fanów na pełnej tego ogromnego hype'u, to ta atmosfera była niesamowita. Masa śmiechów, szoku. Jak się Freddy pierwszy raz pojawił, to słyszałem. Wiele z was szeptało mema. Nikt nie odważył się powiedzieć tego na głos, ale było zabawnie. Dużo cosplay widziałem, dużo puszaków. Słyszałem kogoś, kto gadał o mimiku na górze tak przed reklamami. Ktoś rozwalił sobie popcorn przy wejściu, no i wszystkie ulotki z FNAF-a zostały zebrane. Zniknęły po seansie. Ja jedną dorwałem wcześniej. Świetnie było tam być. Sam seans dostaje bez zastanowienia 10 na 10. Klaskaliśmy na koniec. To był mój FNAF-owy Avengers Endgame. Nie wyobrażam sobie oglądać tego filmu sam jeden w pokoju na streamingu. To było coś zupełnie innego. Ale no, doświadczenie było niesamowite. Tego mi nikt nie odbierze, co by się nie wydarzyło, ale doświadczenie to jedno, a sam film to drugie. Teraz porozmawiamy trochę o filmie. Ogólnie bardzo mi się podobał. Niesamowicie było zobaczyć Freddy's od środka, zobaczyć taką inną wersję tego samego świata, który już bardzo dobrze znam. Pamiętacie, jak czekaliśmy na guzik Showtime w Help Wanted? Dostaliśmy ten guzik, dostaliśmy dużo więcej. Sceny epickie, sceny komediowe, fajny fanserwis, a sama fabuła była dosyć prosta do zrozumienia i logiczna. 5 koszmarnych nocy jest spójne z zasadami, którymi kierują się gry, ale próbuje pokazać inne nowe rzeczy. Już od 2014 roku wiemy o tym, że dusze w robotach są przyjazne wobec dzieci, ale nigdy tego nie widzieliśmy wcześniej. Razili robot prądem tak samo, jak to funkcjonowało w Sister Location. No a nawet wątek rysunków można kojarzyć z trylogii książkowej, więc no, świat jest ten sam, zasady są takie same. Po prostu wymieszali to inaczej niż zwykle i to było bardzo spoko. Co mi się podobało? Ofiary wciąż są oszołomione i wściekłe, ale nie atakują bezmyślnie każdego stróża nocnego. Mike był tam samotny przez 2 dni i duchy nic mu nie zrobiły, nie miały powodu. Vanessa wyszła, włączyła Showtime i nikt nie szedł, żeby ich dojechać. Mike nawet się z nimi skomunikował. Roboty tylko mu się przyglądały. Foxy go sieknął, ale to w samoobronie. No i wydaje mi się, że każdy stróż nocy miał podobnie. Duchy atakowały dopiero wtedy, kiedy im się jakoś naraził. Włamywacze zaczęli niszczyć wszystko, więc nic dziwnego, że szybko zginęli, ale ktoś ogarnięty mógłby tam pracować na stałe. No przynajmniej dopóki William osobiście by tam nie wparował, ale konstrukcja świata jest bardzo dobra. Niestety nie wszystkim się film podobał. Jedni kochają, inni nienawidzą. Nawet chciałem zrozumieć, co konkretnie na to wpływa, bo to nie jest takie proste, że to jest film dla fanów i tyle. Wielu fanów nie lubi tego filmu, a wiele nowych ludzi bardzo go lubi. Wynika to z wielu różnych rzeczy. Że scenariusz, że oczekiwam horroru, że zretkonowali mi coś, czego chciałem, że uważam, że to nie jest FNAF 1, nie da się tutaj takiej prostej linii zarysować. Ale uważajcie, bo tutaj jest pułapka, w którą bardzo łatwo wejść. Internet uwielbia wyzywać się nawzajem. Im więcej toksyczności, tym więcej wyświetleń, no nie? Dlatego nie dajcie się wciągnąć w wojny ze sobą nawzajem, ani w wyzywanie recenzentów. Bo recenzje są ważne, recenzje są obiektywne. No, przynajmniej w większości. No i film dla mnie był perfekcyjny, ale wiem, że miał sporo problemów. Bardzo dużo mówi się o tym, że scenariusz posysał, że gra aktorska i reżyseria były dobre, ale nie mogły uratować tego, że dialogi były durne, że ostatni akt był za szybki, bez sensu. No i powiem tak, końcówka była epicka. Była bardzo hype, bardzo mi się podobała, ale to nie był dobry film, podobno. Widziałem krytykę, rozumiem krytykę na temat zakończenia. Mnie przeszkadza, to wciąż świetne zakończenie. Jakby no, dla mnie to był Disneyland. Wszedłem do Freddy Fazbear's Pizzy, łażę dookoła, wszystko jest niesamowite i nagle Springtrap wyskakuje i Springtrapuje po całej scenie. Rozumiecie, tak się czułem, nie? To nie był genialnie napisany film, ale dał mi dokładnie to, co chciałem zobaczyć. Wszystko, czego oczekiwałem, jestem bardzo zadowolony. A temat krytyki, temat ocen zostawiam innym osobom, bo te osoby wiedzą, co robią. Mogą na ten temat obiektywnie spojrzeć. Inne osoby rozumieją, czym są filmy. Ja nie, mnie to nie obchodzi. A krytyka istnieje dla osób, które nie mogą się zdecydować, jaki film wybrać,
do osób, które chcą zbudować sobie oczekiwania na film. No i krytyka istnieje dla Scotta. Niech on spojrzy, niech Blumhouse wprowadzi zmiany, niech drugi film będzie jeszcze lepszy niż ten pierwszy. Krytyka dla mnie nie ma znaczenia. Poszedłbym na ten film nawet gdyby Dolko i Mark Kipper byliby zawiedzeni. Nic mnie nie powstrzyma, nie? Ale obiektywne opinie wciąż są ważne. Chcecie ich posłuchać? Możecie na przykład obejrzeć materiał Brody z Kosmosu, bo to jest perspektywa kogoś, kto nie zna serii, a mniej więcej zgadzam się ze wszystkim, co powiedział. Ale co chcę tutaj przypomnieć, nie musisz walczyć z cudzymi opiniami. Jeżeli film ci się podobał, to recenzje nie mają dla ciebie znaczenia. Jeżeli film ci się nie podobał, to nie powinno cię obchodzić, że komuś się podobał, nie? Koleś krzyczy kołp, koleś krzyczy, że fani zjedzą każdy byle co, a drugi koleś atakuje krytyków, bo nisko ocenili jego ulubiony film. Żadna ze stron nie ma tutaj racji. No i nie musicie bronić filmu przed krytykami, niech dają oceny, jakie uważają. Nie musicie się martwić o odbiór filmu czy o sequel. To wciąż był ogromny finansowy sukces. Sequel jest praktycznie już gwarantowany. Dlatego kulturalnie rozmawiajmy, kulturalnie krytykujmy film, nie wciągajcie się w internetowe walki. Ale to koniec tego tematu, nie? Teraz wróćmy do fajnych rzeczy. Film był świetny. Jak mówiłem, film jest spójny z zasadami świata, a wszystkie zmiany fabularne wciąż robią sens. Mike nie jest Aftonem, a Vanessa jest. To był duży twist pod koniec filmu. Jak cofniecie się do intro, to zauważycie, że jedynie Matthew Lillard i Elizabeth Lyle, czyli William i Vanessa, są napisani fioletowym kolorem. Ukryli to na samym początku filmu. Ale no, te zmiany miały sens. Mike jest wciąż tym samym Mike'iem z poczuciem winy. Vanessa wciąż jest tą samą Vanessą, która nie decyduje za siebie. Z początku znaliśmy ją jako reluctant follower, niechętny zwolennik. I właśnie to film nam pokazał. Ale zmiany pozwoliły pokazać to wszystko w naturalny sposób. Czy chcielibyście, żeby sen Mike'a skupiał się na dokładnej reprezentacji FNAF 4? To byłoby zawiłe. Jak Vanessa pokazać bez glitchtrapa, też byłoby ciężko. Te zmiany pozwoliły wprowadzić te postacie i ich wątki w prosty do zrozumienia sposób. Film też odsunął się trochę od gameplayu, nie ma ciężkich drzwi, film nie kręci się wokół kamer, ale wprowadzili dużo ciekawych rzeczy. Pierwszy stróż nocny masy wysiłku włożył w walce o życie. No i podobał mi się ten exploit. Duchy kontrolują wszystkie drzwi, ale można uciec wentylacją. Vanessa to pokazała. Cała ta interpretacja świata dała mi masę pomysłów na fangame. Gdybym to ja pisał drugi film, to duchy byłyby bardzo podległe AI robotów, więc one są wściekłe, one zamykają lokal każdej nocy, ale łatwo jest oszukać AI robota i właśnie to Stróż Nocny robi. Mniej więcej tak FNAF 2 wyglądało, zwodzenie robotów. No w ogóle to ciekawostka. Film dzieje się w kwietniu 2000 roku, widzimy to chyba dwa razy na filmie, najpierw na kamerze na początku. No i nie doszukujcie się tutaj żadnej wskazówki fabularnej do FNAF 1. Taka książka Srebrne Oczy też adaptuje FNAF 1. A tam akurat historia dzieje się w 1995 roku. Takie daty nie mają nam na celu nic powiedzieć. Film trwa też dokładnie 5 nocy. Cieszę się. Z trailera spodziewałem się trochę innej, szybszej historii, ale ładnie to pociągnęli na 5 nocy. Był tutorial, Vanessa, Abby, Vanessa i Abby, a potem final boss. 5 koszmarnych nocy. Brawo, Kafton. No i film miał w sobie masę komedii. To też jest coś, co może przekreślać cudze oczekiwania. Trailery pokazywały coś innego na przykład. Ale jeżeli spodziewasz się tej komedii, to jest dobry, luźny film komediowy. Campy horror z małą ilością horroru. Ja naprawdę nie jestem w stanie pojąć tego, że cała kontrowersyjna teoria snu dostała nie tylko easter egga, ale dostała główną rolę w filmie. Jak ja tę książkę za pierwszym razem zobaczyłem, to wyglądało jak taki mocny easter egg, ale nie. To główny wątek filmu. Po prostu mieli te sny Mike'a i postanowili, że opiszą je w najgłębszy możliwy sposób. Z geniusz. Typowy widz, który nie siedzi w teoriach, nie ma pojęcia, że tutaj cokolwiek miało miejsce, bo to tak naturalnie w tym filmie złożone. A dla długoletnich fanów to jest nawiązanie do znienawidzonej teorii. Bardzo za to szanuję. Podobał mi się też bardzo Balloon Boy, losowy jumpscare rozwydrzonego dzieciaka. Jeszcze to odwracanie go 180 stopni za każdym razem. Nic to znaczenie nie miało, po prostu było to takie fajne, luźne rozładowanie napięcia. Cały czas się nabijam, że jeżeli Mike na którymś pokazie znajdzie wszystkie 5 sekretnych ukrytych bandboyów, to film będzie miał sekretne zakończenie. True ending. Mam też szczerą nadzieję, że w drugim filmie powróci najlepsza postać, Doug. Życzę mu tym razem więcej szczęścia. No chyba, że pojawi się w jakichś retrosach jako prawnik w Hasbro Entertainment. W takim wypadku moje najszczersze kondolencje. Ale no, komedia była świetna. Lekki ton był bardzo fajny w tym filmie. Jeśli chodzi o fabułę, to tutaj właśnie jest ten problem, że według mnie to była wyjątkowo jasna i dobrze wyjaśniona wersja fabuły. Rozumiałem mniej więcej wszystko, nie było tutaj jakichś zawiłych wątków, ale możliwe, że dla szeregu widza niektóre rzeczy nie były takie oczywiste. Nie mam pojęcia. Ja codziennie od 9 lat widzę FNAF-a. Widać, że włożyli wysiłek w wyjaśnienie rzeczy do tego stopnia, że masa osób krytykuje Vanessę. Wiecie, sztuczne dialogi, nudna, długa sekwencja gadania i w ogóle show, don't tell i inne tego typu zasady. Ale widać, że próbowali to wszystko wyjaśnić nowym widzom. Jeśli nie siedzicie dużo we FNAF-ie, to powiedzcie, co wydawało wam się niezrozumiałe w filmie. Widziałem na przykład takie zdziwienie, że przyjaciele Abby chcieli Abby zabić. Było to wyjaśnione, oni nie pamiętają, nie rozumieją, William Afton nimi manipuluje. Ja sam sobie tłumaczyłem to tak, że duchy są wściekłe i nie myślą trzeźwo, bo
Tak to było w tej serii. Wściekłość jest ważna. Duchy są dziećmi, ale duchy też regularnie ludzi mordują, nie patrzą na świat w normalny sposób. Choć martwi mnie też druga strona, fani serii, którzy dyskutują o dokładnej adaptacji. Każda zmiana to jest nagle luka, błąd, niespójność. Ja mówiłem na poprzednim odcinku, to nie jest ten sam kanon. Zasady świata wciąż są spójne, ale już na trailerach było jasne, że duże różnice będą. To wciąż są te same postacie, ale świat został napisany tak, żeby miał sens. Mike przeżył FNAF 4, ale filmowe FNAF 4 to tylko uprowadzenie, sny związane z poczuciem winy, gdzie Mike też mówi, że czuje obecność Garetha. Mógłbym tego używać jako argumentu, bo mi to bardzo pasuje do obecnych teorii. Ale nie będę tego robił. To właśnie takie dziwne argumenty sprawiają, że nikt za serią nie nadąża. Ale w podobnym kontekście, strój, w który roboty chciały wcisnąć Abby, to jest Ella. Postać z książek. Ale nie musisz znać książek, żeby rozumieć, o co z tym robotem chodzi. Film dokładnie wyjaśnia, co to jest za robot, jaki jest jego cel. W książkach Ella jest lalką i ta lalka nie ma żadnego związku z tym robotem. Podobny design to tylko easter egg, ale robot w sam sobie to jest po prostu niestabilny strój, który zabije Abby, jeżeli zostanie tam włożona. Tyle. Wszystko jest w filmie wyjaśnione. Ale czy wiecie, co jest najciekawsze w tej perspektywie fana i nowego widza? Tajemnica dookoła Garetha. No bo ten film tworzy swoją tajemnicę, chłopiec został porwany i cały czas poruszane jest pytanie, kto uprowadził Garetha. Pod koniec William się do wszystkiego przyznaje, a potem nawet jeszcze ginie. Cały wątek się tutaj zamyka. Zagadka została rozwiązana, a nawet zabójca został pokonany. Tak to pewnie widzi każdy nowy widz. Ale fani widzą coś zupełnie innego, bo zostajemy z pytaniem, co się stało z Garethem. Jakiego animatronika nawiedza? Mike mówi, że czuje jego obecność, nie zostało tutaj wyjaśnione. No i film na to pytanie nie odpowiada. Ale to pytanie nie zostało zadane. To jest tylko perspektywa fana, bo my wiemy, jak seria funkcjonuje. Martwe dzieci równa się roboty, nie? Wiele osób spodziewa się zobaczyć Garetha jako marionetkę. Oczywiście nie jestem do tego jeszcze całkowicie przekonany. I w ogóle to ja chciałbym zobaczyć historię Henry'ego i Charlie. Może Gareth jest marionetką, nie wiem. Na ten moment jego wątek jest zamknięty. Wiemy, kto go zabił, ale film nie porusza tematu jego ducha i ta różnica perspektyw między fanem a nowym widzem jest dla mnie bardzo ciekawa. Fajny temat do zastanowienia się. Dlatego no, ogólnie film dla mnie zrobił bardzo dużo. Rozumiem, że będzie miał on bardzo mieszane oceny, ma swoje błędy, ale ma wystarczająco dobrych stron, że mnie to nie obchodzi, nie? Krytyka kieruje się do Scotta, ja wam filmu nie naprawię. Mam nadzieję, że następny film weźmie te rzeczy pod uwagę, żeby być jeszcze lepszym, ale proszę o kulturę. Jeżeli ktoś wstrzyma bójkę, to z automatu jego słowa będą ignorowane. Ale no, film zarobił 130 milionów dolarów na otwarciu, a kosztował 25 milionów, a jeszcze zarobi więcej. To ogromny sukces i bardzo dobra perspektywa dla następnego filmu. Walczy o pierwsze miejsce najlepiej zarabiającego filmu horror. Ale oczywiście mieszane opinie sprawią, że drugi film może mieć trudniejszą sytuację. Ludzie mogą mieć opory, żeby na niego pójść, ale na CinemaScore dostał cenę A-. CinemaScore zajmuje się ankietowaniem ludzi w kinie, więc to jest perspektywa losowego widza. Ani fana FNAF, ani krytyka, tylko losowych ludzi, którzy byli na filmie. Losowym ludziom bardzo się podobało jako taka zwykła rozrywka, więc daje to szansę następnemu filmowi odnieść następny sukces. Oczywiście no, chcę, żeby zebrał lepsze recenzje, ale całokształt wygląda dobrze. Podobno drugi film jest już w preprodukcji. Pamiętajcie, wciąż czekamy na koniec strajku, ale najwyraźniej ruszyli się dobrze ze wszystkim innym. Nie chyba możemy się spodziewać, że drugi film pokaże FNAF 2. Scott chciał zrobić trylogię opartą o pierwsze trzy gry i potem Matthew Lillard powiedział coś podobnego, więc chyba wciąż jest aktualny. W pierwszym filmie zobaczyliśmy Balon Boya, dostaliśmy teaser marionetki, czyli no, wygląda to na FNAF 2. Pierwszy film do złudzenia przypominał pierwszą książkę FNAF, Srebrne oczy, ale tym razem z Mike'iem jako protagonistą, ale nie spodziewam się, że następne filmy też będą z tego brały, bo te książki później bardzo odeszły od fabuły i Scott wie, że to się dziwnie przyjęło. Spodziewam się wciąż FNAF 2, choć fabuła może być zupełnie inna. Spodziewam się tej samej atmosfery, motywów, postaci, a to może być sequel. Równie dobrze, Mike może powrócić. Ja sam chciałbym przynajmniej zobaczyć Henry'ego. Bo wiecie, pierwsza gra pokazuje opuszczoną, umierającą lokację i to film przedstawił, ale druga gra mówi nam nagle, hej, to była cała sieć restauracji, ma spore backstory. Mogą dać retrosy, nowe animatroniki, nowe lokacje, AI robotów, zwodzenie tego AI, marionetka i jej wątek, ugryzienie 2002 roku i inne takie bajery. Dużo tutaj można pokazać. Ale no, jeszcze trochę minie, zanim dostaniemy drugi film, nie śpieszmy się z tym. Dlatego powiedzcie, jak wam się ten film podobał? Bądźcie szczerzy, przyjmuję wszystkie opinie, ale nie wyżywajcie się na klawiaturze, wiem, że emocje mogą być. Ja szanuję cudze zdanie, chcę też, żeby moje zdanie było szanowane. Nie chcę mieć syfu i kłótni w sekcji komentarzy, nie chcę słuchać o tym, że o, recenzenci nie lubią zabawy, bo to nie jest prawda. Sytuacja z filmem jest jaka jest. Dziękuję za oglądanie dzisiaj. Następny z kolei będzie Help Wanted 2. Kończymy z filmem, wracamy do gier. Help Wanted 2 wychodzi jeszcze w tym roku. A jeśli chcecie coś innego obejrzeć, zapraszam do spojrzenia na filmik o dziwnym merchu cyrkowych robotów. Może pojawią się w nowych grach, wciąż nic o nich nie wiemy.